Cześć. Dziś zaczynamy od podstaw. Porozmawiajmy krótko o tym, czym jest generatywna sztuczna inteligencja, jak z niej korzystać w pracy społecznej i od czego można zacząć swoją przygodę. Na początek określmy, czym jest sztuczna inteligencja. To program komputerowy, który potrafi analizować dane, uczyć się na ich podstawie i podejmować decyzje lub generować odpowiedzi w sposób zbliżony do ludzkiego rozumowania. Dzięki temu może odpowiadać na pytania, rozwiązywać problemy, a także tworzyć teksty, obrazy czy muzykę. Generatywna sztuczna inteligencja to taki rodzaj sztucznej inteligencji, który potrafi tworzyć nowe rzeczy. Teksty, obrazy, muzykę, a nawet filmy. Uczy się na podstawie ogromnej ilości danych, a potem na nasze polecenie tworzy coś nowego. Nie trzeba być programistą, żeby z niej korzystać. Wystarczy wpisać, czego potrzebujesz. Tak jakbyś pisał do swojego asystenta. Do czego można ją wykorzystać? Na przykład do napisania tekstu przemówienia, wygenerowania obrazka na zadany temat, czy przygotowania planu wydarzenia. Należy jednak pamiętać, że sztuczna inteligencja czasem się myli. Halucynacje to sytuacje, w których sztuczna inteligencja tworzy odpowiedzi, które brzmią wiarygodnie, ale są nieprawdziwe lub niezgodne z faktami. Sztuczna inteligencja nie kłamie celowo, po prostu zgaduje na podstawie wzorców danych. Dlatego zawsze warto sprawdzać informacje, zwłaszcza jeśli dotyczą ważnych dla Was tematów. Na rynku istnieją różne narzędzia, które pozwalają nam na rozpoczęcie przygody ze sztuczną inteligencją. My posłużymy się Copilotem od firmy Microsoft. Microsoft Copilot to wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji. Działa w przeglądarce internetowej, a także jako osobna aplikacja mobilna i komputerowa. Copilot pomaga użytkownikowi w wielu zadaniach. Odpowiada na pytania, tworzy teksty, podsumowuje dokumenty, przelicza dane, generuje pomysły, pisze maile, a nawet tworzy grafiki czy tabele. Można z nim rozmawiać w języku naturalnym, wystarczy pisać polecenia tak, jakby pisało się do drugiej osoby. Microsoft Copilot ma dwie podstawowe wersje. Pierwsza, Copilot dla użytkowników indywidualnych i druga, Microsoft 365 Copilot dla użytkowników biznesowych. Żeby dostać się do Copilota dla użytkowników indywidualnych, potrzebujemy osobistego konta Microsoft. Jeżeli chcemy dostać się do Copilota 365, musimy mieć konto biznesowe z naszej firmy lub organizacji. Aby zalogować się w ogóle do usługi Copilot, musimy przejść na stronę copilotmicrosoft.com. Gdy wejdziemy na stronę copilot.microsoft.com, ukaże nam się nasz asystent. Na samym środku mamy pole, w którym możemy zadawać mu pytania. W wersji dla użytkowników indywidualnych już bez logowania możemy zacząć swoją przygodę i zapytać go o jakieś proste rzeczy. Spróbujmy wpisać tutaj. Wyjaśnij, czym jest sztuczna inteligencja. Po wpisaniu jakiegoś pytania czy jakiegoś problemu, który chcemy rozwiązać, wysyłam takie zapytanie. Jak widzimy, nasz czat chwilkę się zastanawia i pomału zaczyna nam udzielać odpowiedzi. Po wygenerowaniu tej odpowiedzi możemy oczywiście kontynuować naszą rozmowę. W wersji bez zalogowania nie mamy niektórych funkcjonalności, takich jak choćby historia naszych rozmów. Dlatego, aby dalej kontynuować naszą przygodę, spróbujemy założyć sobie konto Microsoft. Jeżeli ktoś z Was ma już konto Microsoft, to wystarczy, że po prostu się zaloguje. Kliknijmy sobie przycisk Zaloguj. Zostaniemy przeniesieni do okienka, w którym możemy podać nasze dane konta Microsoft. My spróbujemy je założyć od początku. Klikam sobie Utwórz. I teraz mamy do wyboru dwie opcje. Możemy takie konto otworzyć za pomocą numeru telefonu lub adresu mail. Ja przełączę się na adres mailowy i spróbuję utworzyć takie konto. Klikam przycisk Dalej i jak widzimy, kolejnym krokiem jest podanie hasła. I zatwierdzam przyciskiem Dalej. Kolejną rzeczą, którą musimy podać, jest to kraj i data urodzenia. Po wypełnieniu wszystkich tych pól możemy kontynuować. I jesteśmy już zalogowani do naszego konta Microsoft, jednocześnie zalogowani do usługi Microsoft Copilot. Możemy to sprawdzić, klikając sobie w prawym górnym rogu. I widzimy, że mamy nawet
możliwość skorzystania z wersji płatnej na 1 miesiąc za darmo. Na środku widzimy ponownie nasze okienko rozmowy z czatem. Spróbujmy jeszcze raz zadać mu jakieś pytanie. Tym razem zapytajmy go o jakieś przykładowe rzeczy, w których w ogóle może nam pomóc. Wyślijmy mu to pytanie i jak widzimy, czat próbuje nam pomóc, w jaki sposób w ogóle naszej codziennej pracy jest w stanie nas wspierać. Po uzyskaniu odpowiedzi spróbujmy zerknąć w ogóle na nasze okno Copilota i umówmy podstawowe funkcje. Na górze mamy ikonkę profilu, gdzie widzimy swoje konto i tam mamy bardzo takie podstawowe ustawienia, jak chociażby głos, którym czat do nas będzie się zwracał, jeżeli będziemy z nim rozmawiać. Możemy sobie zmienić oczywiście język, a także motyw ekranu, jeżeli ktoś woli pracować w motywie ciemnym. Przy naszym okienku rozmowy mamy pierwszy przycisk, kolorowe logo Copilota, gdzie możemy przenieść się do sugestii od Copilota, w jaki sposób można go wykorzystać, ale mamy też okienko historii. Ten mały zegareczek, który tutaj widzimy na dole, pozwala nam powrócić do naszych wcześniejszych konwersacji. Jak widzimy, już to pierwsze pytanie, które zadaliśmy dzisiaj o sztuczną inteligencję, jest pamiętane przez czata, mimo tego, że nie posiadaliśmy jeszcze konta. W każdej chwili do takich konwersacji możemy sobie wrócić. Zamykając to okno, wracamy z powrotem do pola, w którym możemy rozmawiać z czatem. Mamy tutaj jeszcze plus, który pozwala nam rozpocząć nowy wątek, nową rozmowę. Pamiętajmy, że każda taka rozmowa tworzy jeden oddzielny wątek. A na dole mamy taki spinacz, który pozwala nam załączyć odpowiednie pliki, z których będziemy sobie korzystać później. W niektórych momentach będziemy potrzebowali, żeby nasz czat dłużej pomyślał i bardziej zastanowił się nad udzielaną odpowiedzią, czyli wykonał taką trochę większą analizę tego, co dla nas przygotowuje. Dlatego mamy tutaj przycisk Think Deeper, który pozwala właśnie przełączyć się na taki tryb głębszego myślenia. No i na samym końcu tego interfejsu mamy mikrofon, ponieważ możemy z naszym czatem wchodzić w interakcje głosowe. Możemy po prostu z nim porozmawiać, tak jak z inną osobą. Wróćmy do naszej drugiej rozmowy z czatem, czyli tej, w której pytaliśmy go, w czym nam może pomóc, i spróbujmy dalej sprawdzić jego możliwości. Oczywiście rozmawiając z czatem w takiej formie tekstowej, mamy też wpływ na to, w jakiej formie on te odpowiedzi nam udziela. Normalna rozmowa tekst-tekst może być troszeczkę urozmaicona przez różne formy tej odpowiedzi, którą on nam wygeneruje. Oczywiście spróbujmy go o to zapytać, czyli spytajmy go, w jaki sposób może nam takiej odpowiedzi udzielić. Zadajmy mu pytanie, w jaki sposób może sformatować odpowiedź. Wysyłamy to pytanie do czata i jak widzimy, zaczyna nam wymieniać różnego rodzaju formaty wyjściowe, które są przez niego stosowane. Czyli poza zwykłym tekstem możemy poprosić go o wyróżnienie nagłówkami, pogrubienie, ale też stosować możemy listy czy chociażby tabele. Jak widzimy tutaj, mamy też możliwość wygenerowania kawałku kodu. Czy to jest wszystko, co nasz czat potrafi? Oczywiście, że nie. Możemy go spytać, czy zna jakieś inne jeszcze opcje formatowania. Wyślijmy mu to pytanie i jak zobaczycie, okaże się, że to nie wszystkie, które wymienił w pierwszej odpowiedzi. Mamy też cytaty, listy zagnieżdżone, łącza, ale też różnego rodzaju inne formaty. Spróbujmy w takim razie sformatować naszą odpowiedź. Na początek takie bardzo proste pytanie. Chcielibyśmy listę województw, ale w formacie listy wypunktowanej. No i wpisujemy mu odpowiedni prompt, wysyłamy i jak widzimy, dostaniemy ładną, wypunktowaną listę, z której możemy skorzystać. A co z tabelkami? No oczywiście widzieliśmy, że na tej liście były tabele, także jeżeli potrzebujemy, aby Copilot udzielił nam naszej odpowiedzi w postaci tabeli, to musimy mu to jasno sprecyzować. Spróbujmy wpisać mu takie pytanie. Stwórz tabelę zawierającą przykładowe zwierzęta Polski wraz z ich siedliskami. No i wysyłamy pytanie. I jak widzimy, nie ma problemu, żeby format naszej odpowiedzi był w postaci tabeli, którą sobie potem przekopiujemy do jakiegoś innego dokumentu.
Pamiętajmy także, że modele dzisiejsze sztucznej inteligencji potrafią operować nie tylko na tekstach, są modelami multimodalnymi. W takim razie możemy do nich załączać także obrazki. Spróbujmy zrobić taki eksperyment. Wybieram sobie plus, który pokazałem wcześniej, i spinacza, który pozwala nam dodać załącznik. Teraz z pulpitu załączę zdjęcie. Po dodaniu tego zdjęcia i wgrania do okienka mogę zadać jakieś dodatkowe pytanie. Poprośmy nasz czat, żeby opisał nam to zdjęcie i zaproponował tagi. Czyli do zdjęcia załączonego doklejamy pytanie, opisz to zdjęcie i zaproponuj tagi. Wysyłamy. W tej chwili nasz czat przeanalizuje zdjęcie, które widzi, zaproponuje nam krótki opis i jak widzimy, pod spodem zaproponuje tagi, których możemy użyć do oznaczenia czy skatalogowania takiego zdjęcia. Nasi wirtualni asystenci, tacy jak Copilot Microsoft, to nie tylko możliwość korzystania poprzez przeglądarkę. Mamy inne alternatywne metody dostępu do naszych asystentów i możemy korzystać z nich zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerze. Jeżeli posiadamy przeglądarkę Microsoft Edge i jesteśmy do niej zalogowani, to na górze w pasku przeglądarki będziemy mieli na samym końcu dodatkową ikonkę Microsoft Copilot. Jeżeli jesteśmy zalogowani do konta i klikniemy tą ikonę, nasz interfejs Copilota pokaże się nam po prawej stronie jako takie małe okienko. I przeglądając internet, robiąc inne rzeczy, możemy z tego asystenta korzystać w takiej zminimalizowanej formie. Możemy też korzystać z naszego asystenta za pomocą aplikacji desktopowej instalowanej na systemie np. Windows. Mamy wtedy normalną aplikację zainstalowaną na komputerze, która łączy się z internetem i udziela nam odpowiedzi. Trzecią opcją jest aplikacja mobilna. Możemy ją zainstalować ze sklepu z aplikacjami. Jak widzimy na ekranach, ma ona dosyć podobną funkcjonalność do tej dostępnej w przeglądarce. Za to dużo wygodniej korzysta się tutaj z asystenta głosowego. Omówiliśmy sobie jedno z przykładowych narzędzi. Pokazaliśmy, jak założyć konto Microsoft, wiemy od czego zacząć. Sztuczna inteligencja nie zastąpi Waszej pasji i zaangażowania, ale może Was w tym wspierać. Spróbujcie już dzisiaj pracy ze sztuczną inteligencją, nawet jeśli nigdy wcześniej nie korzystaliście z podobnych narzędzi. W pozostałych materiałach pokażemy Wam, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w różnych działaniach. Gdy macie już dostęp do Copilota, zachęcam do eksperymentowania. Po prostu pytaj, jeśli masz problem do rozwiązania lub potrzebujesz jakiejś pomocy.